My jako Młodzieżowa Rada Miasta zrzeszamy bardzo, ale to bardzo różne środowiska o bardzo, ale to bardzo różnych poglądach. Ale jednak mimo wszystko zdecydowaliśmy się, że w tym momencie nie jest to już polityczna sprawa, ale sprawa społeczna i sprawa tutaj nas wszystkich. Ponieważ bez wolnych mediów nie ma państwa demokratycznego i praworządnego, a my jako młodzi ludzie właśnie w takim państwie chcemy żyć i rozwijać swoje pasje. Oboje mamy 17 lat i podobnie jak wielu naszych rówieśników urodziliśmy się w kraju wchodzącym do Unii Europejskiej. W Polsce wolnych sądów i wolnych mediów i jesteśmy tutaj teraz po to, żeby pokazać, że wciąż w tylko takim kraju chcemy żyć. Ponadto często słyszymy, że młodzi ludzie zaangażują się tylko wtedy, kiedy ktoś zabierze im dostęp do internetu. Mam nadzieję, że nasza obecność tutaj pokazuje, że wcale tak nie jest, bo my też chcemy żyć w wolnym kraju, wolnych ludzi, w którym każdy może powiedzieć to, co chce i każdy może włączyć taką telewizję, jaka mu się podoba. I jestem przekonany, że tak będzie, bo jest nas więcej. Widzę tutaj sporo rówieśników, także my nie jesteśmy w takim gronie mocno symbolicznym, tylko widzę tutaj takich ludzi, jak nas było setki, tysiące i miliony. Proszę Państwa, my owszem zaczynaliśmy w latach 80., ale mamy też i przedstawiciela, który miał swój epizod w Szczecinie w roku 70. No mamy tak już coś w sobie, że no musimy z tą komuną walczyć. Wtedy walczyliśmy z komuną laicką, teraz walczymy z komuną katolicką. Nie ma zmiłuj, proszę Państwa. Zaczynaliśmy w komunie, ale nie chcemy w komunie kończyć. Brawo! Będziemy konsekwentni. Precz z komuną. Niech żyją wolne media, niech żyje demokracja. Brawo! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Proszę Państwa! Cieszę, że Państwa jest tutaj tak dużo. Tato na pewno tu jest, bo tato tutaj zawsze był, kiedy się działy ważne rzeczy dla Polski. Kiedy trzeba było bronić wolności 30 ponad lat temu, kiedy trzeba było bronić województwa opolskiego, które nam chcieli zabrać. I teraz pewnie też gdzieś nas wspiera w tej walce o wolne media i wolną Polskę. Proszę Państwa, walczyliśmy, walczymy i będziemy walczyć. I naprawdę jest nas tylu, że damy radę.